raz dziewiąty udało nam się zorganizować edycję Narodowe Czytanie w Wiszni Małej, oczywiście pod patronatem Pary Prezydenckiej. W dniu dzisiejszym w Narodowym Czytaniu wzięli udział m.in. pan wójt z małżonką, dyrektorzy szkół, uczniowie, jak również mieszkańcy gminy Wisznia Mała. Cała uroczystość odbyła się w przepięknym klimacie. Spotkanie ma miejsce, tak jak Państwo widzicie, w przepięknym ogrodzie, wśród zieleni, kwiatów, cudownych drzew, więc klimat pięknie sprzyjał naszej lekturze. Cieszymy się, że mogliśmy się w ten sposób spotkać i uczcić Narodowe Czytanie w Wiszni Małej. Jako pierwsze Narodowe Czytanie w Wiszni Małej rozpoczną pani Maria Idzikowska w roli pustelnika i pani Katarzyna Garyga jako Kirko. Scena pierwsza, akt pierwszy. Zapraszam. Pobożny starzec ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi. Miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego i z owąd został przyjacielem gminu. Puk, puk, puk. Kto tam? Kirkor. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Ten nóż to na węża w malinach. Siostro, jesteś blada, sina. Kalinko moja, co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie. Przemów choć słówko. Usiądźmy tu obie i mówmy ze sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora, ale nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora. Niby miesiąc w mglistym kole krwi, twoja rana czerwona i sina. Powiedz mi, jaka straszna wina przyczyną? Żadna. Lekarz musi wiedzieć. Przód nim wyleczy. Czerwona malina splamiła czoło. Musisz mi powiedzieć, kiedy to było. Lecz ty winien żonie pozostać z żoną. Nic mnie nie zatrzyma. Muszę odjechać. Daj mi białe skronie. Przed ludzi okiem ty wiesz, że prawdziwe pocałowania dają ci się oczyma. No już mija bez mała 180 lat od powstania utworu Balladyna, ale jak zwykle o ludzkich losach każda opowieść jest aktualna i każdą możemy zastosować do własnego życia bądź tej rzeczywistości, w jakiej się w danej chwili znajdujemy. Oby jak najrzadziej było tych przeniesień w naszym życiu, żebyśmy dawali sobie radę i szanowali najbliższych, bo jak widać, skutki takich zbrodni są okropne. Nikomu tego nie życzę. Niech to będzie również przestrogą dla tych, którzy czytają tą trudną lekturę Juliusza Słowackiego, no ale taki był już Juliusz. Juliusz łatwo nie pisał. Juliusz był w tym momencie i czasie naszej historii tym wieszczem, któremu po prostu zależało na nas, na Polsce. I tak należy to odebrać. Ach, przewidziałam dawno, że tak będzie. Jakiś obdarty młoko schodził wszędzie za tą dziewczyną. Szeptał jej do ucha. Napominałam. Wiesz, jak ona słucha kazań od siostry? I dziś z nim uciekła. Wyrodne dziecko, więc idź aż do piekła. Nie pomyślałaś na te stare oczy, że będą płakać? Dobrze. Bo nie będą płakać po tobie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe książki Balladynę, jak również podziękowanie w postaci dyplomików oraz słodki poczęstunek, czyli słoiczek malin. Życzymy smacznego i zapraszamy za rok.